Witam na kanale hobbyroom.pl. Dzisiaj zestaw związany z jednym z najfajniejszych filmów. Oto zestaw 76956 pod tytułem Tyranozaur na wolności. Jest to zestaw składający się z 1212 klocków i nawiązuje on do jednej z kluczowych scen z Jurassic Parku, z naprawdę rewelacyjnego filmu z 1993 roku. Reżyserem tego filmu był Steven Spielberg. Jest to film, który wpłynął naprawdę na wiele dzieciaków w tamtym roku. Ja wtedy miałem 8 lat, więc dla mnie to było po prostu szczena opadała. Takie efekty specjalne, historia, wszystko naprawdę na wysokim poziomie. Spielberg ogólnie chyba jest naprawdę jednym z ulubionych reżyserów twórców Lego lub twórców IDS-ów, ponieważ mamy Jurassic Park wrzucony. Mamy teraz nowy zestaw Szczęki. Wszyscy cały czas próbują, żeby się E.T. przez IDS-y dotarło do Lego. No, wszyscy uwielbiają filmy Spielberga, no i tak samo Lego próbuje swoimi zestawami nawiązywać do tych produkcji. Zestaw ten przedstawia scenę, w której podróżujący poprzez park dinozaurów dwoma jeepami nagle okazuje się, że nie ma prądu i T-Rex przerywa ogrodzenie i atakuje naszych głównych bohaterów. Mamy tu dwa jeepy, jeden na kółkach, drugi w formie bardziej wraku. Mamy tutaj wielkiego T-Rexa, nie jest to odlew, jest to zbudowana wersja, ciekawe jaka będzie to zabawa. Mamy ogrodzenie, które miało chronić ludzi przed tym wielkim dinozaurem oraz większość kluczowych postaci. Bardzo chciałem mieć tą dioramę, dosyć długo leżała w mojej kolekcji, w końcu znalazłem miejsce, gdzie będę mógł ją postawić, więc zdecydowałem się ją zbudować. Nie wiem, czy wspomniałem, zestaw jest z 2022 roku, więc ma już 2 latka. Z tyłu mamy co? Przede wszystkim rozmiar 58 cm i pół. No i jakieś 15,5 wysokości, ale długo się naprawdę przez ten ogon dinozaura, jak go zawiniemy, to będzie krótszy. Mamy zdjęcie z filmu oraz scenę, którą odzwierciedla nam zestaw. Zestaw jest naprawdę ładny, przynajmniej na obrazku. Ciekawie będzie prezentował się na półce po zbudowaniu. Już się nie mogę doczekać, żeby go zbudować. W ubiegłym roku Jurassic Park obchodził 30-lecie. Mieliśmy bardzo fajne zestawy z tej serii. Kilka z nich pojawi się na kanale, ponieważ już jestem ich właścicielem i będę chciał je skomponować w połączeniu z tą sceną. Ale zaczynamy od tego wielkiego zestawu z 1212 klocków. Już się nie mogę doczekać, jak go zbuduję i jak go Wam pokażę. I oto gotowy zestawik. Mamy dwa jeepy. Jeden w całości, drugi w lekkim wraku. Wielkiego tyranozaura oraz głównych bohaterów tego całego zajścia. Jeszcze raz przypominając, jest to scenka z Jurassic Parku, w którym momencie cały prąd został wyłączony i Tyrannosaur Rex uciekł ze swojej zagrody i atakuje naszych głównych bohaterów, którzy zwiedzali Park Jurajski. I co tu mamy? Po pierwsze, naklejeczki robią tutaj wielką różnicę. Naprawdę zestaw bez naklejek, taki jak teraz mamy, no jest troszkę uboższy. Na początek spójrzmy, co tam było. Czyli wszystkie jeepy miały piękne nadruczki, a tutaj mamy naklejeczki. Mamy dwa numerki, 4 i 5.
Dinozaur nie ma oczu. Mamy opisy, że nie ma tych informacjach o prądzie. Nawet to taka tabliczka nie została nadrukowana. Naprawdę z nadrukami w tym zestawie jest bardzo ubogo. Chyba jedynie kompaki mają nadruk, więc no przykro mi, ale ten zestawik pod względem naklejek, no bez nich to nie ma szału. Z nimi ja nie lubię ich naklejać, więc będę musiał to jeszcze bardzo przemyśleć. Idąc dalej, co mamy? Mamy tutaj czterech głównych bohaterów, wielkiego T-Rexa, który jest naprawdę piątym wielkim bohaterem, i dwa samochody. Na razie przyjrzymy się całej dioramce. Więc mamy wielkiego T-Rexa, który się opiera o rozwalonego Jeepa, i dzieciaki z tyłu schowane, bojące się przez to, co się stało. Z drugiej strony mamy tutaj Granta, który próbuje flarą odciągnąć T-Rexa, a w środku drugi bohater popełnia błąd i chce ściągnąć T-Rexa na siebie. Mamy bardzo fajnie, bo mamy szklaneczki, w których symbolicznie na początku widzimy ślad, jak rusza się woda, przez to, że wielka bestia kroczy tuż koło nas. Mamy także w samochodzie ukrytą latarkę, która naprawdę była, przez którą dziewczynka spowodowała, że T-Rex zaatakował ich Jeepa. Mamy także noktowizor. W zestawie mamy dla Granta ich kapelusz i włoski. Cała scenka ma bardzo fajny, o, nadruk. Lego, Jurassic i oraz hasełko. Mam bardzo fajny płot. A spójrzmy, jak ten zestaw prezentuje się z tyłu. Jest to nasz wielki płot, nasze drzewka popromocowane oraz uchwyt, do którego była przywiązana koza. Które szkoda, że nie ma w tym zestawie, ale akcja dzieje się no, już chwilę później, jak została zjedzona. Mamy oświetlenie takie awaryjne, czy płot działa, czy nie działa. W tym momencie świecą się czerwone, więc płot przestał funkcjonować. Zaraz przyjrzymy się po kolei fajnym elementem, ale to zaraz. Będzie potrzeba całą dioramę przechylić, a nie chcę wszystkiego porozwalać. Zaczniemy chyba od naszej bestii. Bestia ma fajnie, bo ma mocowania do całej scenerii. I tak się nam prezentuje T-Rexik. Nasz jest ślepy, ponieważ no nie ma naklejeczek. Tutaj by one wchodziły. Mamy fajnie, bardzo. Tutaj możemy sobie pomachać łapkami, stałym kulkowym, pazurkami. Tutaj pazurkiem, więc... Łapki tylnie bardzo fajnie, przednie, no u T-Rexa zawsze były niewielkie, ale te są dosyć mobilne, paszcza się otwiera, widzimy ozor, no paszcza, sama głowa, wygląda nieźle. Jak dla mnie ten dinozaurek jest troszkę taki płaski, bo jak spojrzymy od przodu, no to jest taka dosyć duża chudzina. Za to ogon bardzo fajnie sobie na boki, lekko to jest z tyłu do góry, można wyginać i troszkę pozować. Jest w miarę stabilny, możemy go sobie do góry, do dołu pochylić. A teraz poszalałem i stracił stopę. No, pazurki gubią się, ale wiadomo, to nie jest zestaw do zabawy w takim dużym stopniu. Bardziej jako dioramka i do zaprezentowania, jak to fajnie można z Lego budować scenki. No, ale szczerze mówiąc, nie najgorzej sobie ten nasz T-Rex radzi. Dajmy tutaj z boczku. Coś tam z kadru wyszedł. Później co? Weźmy sobie na naszego Jeepa. Jest to ten cały, sprawny. Mamy bardzo fajny grill, fajne zabezpieczenia. Są wycieraczki, szklaneczki, jak wspomniałem, lampa, lustereczka, szklany dach. Sam samochodzik naprawdę bardzo przyjemny. Do niego mamy drugą wersję, czyli teoretycznie troszkę podobny element, ale we wraku możemy go sobie spokojnie rozczłonkować, jakby się rozpadł. Mam tutaj jeszcze trzy kołpaki, no jedna opona się przebiła, ale jakby co, ta wersja też jest mobilna. Mamy tutaj cztery figureczki. Zaczynamy tak skromniutko. Pyk, dwie buźki, zachlapany w wodzie, spocony. No,
Każdy by tutaj był lekko spanikowany, jakby widział takiego T-Rexa. Idąc dalej, mamy Granta. Także pada deszcz, mokry. Bardzo fajne nadruczki nasz. Na torsiku i na pleckach, i z przodu, i z tyłu. Za to niezadrukowane były spodnie. Grand otrzymał także drugie włoski, które prezentują się tak. I dzieciaki, no one to już przeszły szkołę życia i są bardzo umorosane w błocku. Tutaj wersja uśmiechnięta oraz przerażona. I tak samo w tym przypadku. Uśmiechnięta i przerażona. Co do całej scenki, tak jak wspomniałem, mamy bardzo fajne kałuże pod naszym jeepem oraz kałuże, które przypominają ślady łap naszego T-Rexa, który wyszedł ze swojej zagrody. Sama scenka jest bardzo duża, a mamy także szyny, po których auta jeździły, bo były autonomiczne. Ale bardzo fajnie to wszystko można sobie poukładać. I naszego, a chyba z odsuną, no tak, bo auto musiało iść do przodu. I naszego T-Rexa tutaj można sobie podmocować, żeby fajnie sobie pasowało się do scenki. Więc wygląda to bardzo atrakcyjnie, jeśli dla oka, żeby popatrzeć, jeśli ktoś jest fanem Jurassic Parku, no mega scenka, jedna z głównych, takich najfajniejszych. I mi to zawsze się przypomina ta scena, gdzie jadą, zatrzymują się, widzą brontozaura przechodzącego, a później jedzącego z drzewa. Ale taki zestawik też mamy w formie już takiej bardziej zabawowej i do niego kiedyś wrócimy. To mi się bardzo podoba. Osobiście nie mogę się doczekać, jak go zbuduję i jestem mega zadowolony z tego, jak to wyszło. Zaraz go sobie ładnie umieszczę na półeczce i będzie się świetnie prezentował. Nie wiem, czy ktoś z was ma w rękach ten zestaw. Ja to jeszcze planuję dorwać tego z szczęk, żeby mieć komplet zestawów z filmów na Spielberga. Mi się ten zestaw mega podoba, jestem zadowolony z jego zakupu. Mam nadzieję, że wam się też podobał ten filmik. Dzięki za oglądanie, miłego budowania. Na razie.